Witam serdecznie w lekcji drugiej. W tej lekcji dowiemy się, w jaki sposób przygotować środowisko pracy w programie robot i jak przygotować bądź stworzyć optymalne dla siebie opcje programu, które będziemy potem wykorzystywać na co dzień. W tym celu uruchamiamy narzędzia, opcję preferencje. Wybieramy najpierw opcję języki, czyli definiujemy, w jakim języku będziemy korzystać z programu. Parametry ogólne. Mamy informacje o ostatnio używanych konstrukcjach, ile program ma pamiętać. Widzicie Państwo, ja mam ustawione opcję 7, natomiast standardowo jest to opcja 4. Jak mówiłam, im bardziej skomplikowane konstrukcje, tych opcji tutaj powinno być jak najmniej. Czy opcja cofnij ma być aktywna, czyli czy korzystamy z możliwości cofania wykonanego jakiegoś kroku. Utwórz kopię back, czyli możliwość zapisania w pewnym formacie z końcówką back, który umożliwia w razie błędu w programie, jeżeli program się wyłącza, odzyskania części konstrukcji, głównie geometrii, natomiast czasem też udaje się odzyskać też wyniki obliczeniowe. Automatyczny zapis. Czy mamy zapisywać konstrukcję? Ja do tego zachęcam, ponieważ jak wiecie Państwo, program robot jest programem kapryśnym. Wiele osób mówi, że to jest kobieta. W cudzysłowie, jeżeli ma lepszy dzień, działa dużo lepiej. Bądź jeżeli wiemy, jaką ścieżką podążać, wtedy działa zgodnie z naszym tokiem myślenia, a czasem potrafi po prostu być kapryśna i 10 razy wyłączyć się przy pewnym działaniu, a za 11 razem spokojnie to polecenie wykonać. Natomiast jeżeli nie chcecie Państwo zapisywać automatycznie, możecie sobie przypominać o zapisie i samodzielnie tę czynność wykonywać. Czy chcecie Państwo, żeby pokazywana była porada dnia, czyli tutaj ta notatka, która przy uruchomieniu nam się otworzyła, czy ma być wyświetlany inspektor obiektów, czyli to okno po lewej stronie. Oczywiście możecie Państwo je wyłączyć w dowolnym momencie, tutaj też z okna graficznego tym miksikiem, a ponownie włączyć narzędziem przy systemie układów. Jest to pełna dowolność. Też czy kalkulator w polach edycyjnych ma być dostępny, to znaczy czy po kliknięciu chcecie Państwo mieć dostępność tego narzędzia. Można też korzystać ze standardowego narzędzia Windowsowego, decyzyjność po Państwa stronie. Przejdźmy teraz na parametry widoku. Okno graficzne OpenGL, ono nas za bardzo nie dotyczy, ponieważ dotyczy ono konstrukcji objętościowych. I tutaj jest przyspieszenie wyświetlania głównie siatek i widoków tych konstrukcji, więc nie będziemy się na tym skupiać. Parametry wyświetlania. Tutaj możecie Państwo całkowicie spersonalizować widok i wygląd robota, jaki ma być kolor menu, kolor linii, kolor osi, pełna dowolność. Oczywiście nie tylko sam ekran możecie Państwo zmieniać. Możecie zmieniać widok wyglądu elementów. Pełna dowolność, kolorystyka, jak Państwu odpowiada. Możecie Państwo, jeżeli układ osi, ich kolorystyka Państwu nie odpowiada, bądź jest inna niż w AutoCADzie, możecie Państwo, jesteście do tego przyzwyczajeni, po prostu dla siebie ten układ zmienić. Następnie pasek menu. Dostępnych jest z listy kilka rodzajów wyglądu pasku menu. Menu BLD jest standardowy. Informacja, czy ikony mają być wyświetlane, czy nie. Ja mam zaznaczoną opcję tak, a chodzi o nic innego jak o to, jeżeli wyświetlacie Państwo z menu rozwijalnego jakieś opcje, obok nich mamy ikony. Jest to na pewno pomocne w momencie, kiedy na przykład uczymy się obsługiwać jakieś narzędzia. Pamiętamy, że węzły to jest trójkącik z kropeczką na środku i po prawej stronie już pamiętamy, że jest to to samo narzędzie. Wróćmy do preferencji. Czy paski narzędzi mają mieć małe czy duże ikony? Ja mam słaby wzrok, więc lubię opcje duże. Czy paski mają być standardowe czy specjalne? Ja automatycznie mam ustawioną opcję specjalne, a dotyczy to problemów bądź błędów wyświetlania, szczególnie kiedy projektujemy jakieś bardziej złożone konstrukcje i jakieś elementy, siatki bądź mapy momentum nam się nie wyświetlają. Najlepiej wrócić do tego okna i zaznaczyć opcje specjalne, ponieważ wtedy w cudzysłowie wszystkie siły, wszystkie ręce na pokład i pełna moc robota jest przełączona na opcję wyświetlania graficznego. Robot, że tak powiem, bardziej się stara i wyświetla dla Państwa wtedy jak najwięcej dostępnych informacji. Ostatnia informacja, czy paski mają być płaskie, czy nie.
Czyli nic innego, czy ikony mają być po prostu delikatnie podniesione, czy po prostu standardowo wklejone w pasek narzędzi. Jeżeli Państwo klikniecie OK, Wasze ustawienia w programie zostaną ogólnie zapisane. Przejdźmy teraz do preferencji zadania, czyli informacji. Po pierwsze, w jakich jednostkach będziemy projektować. Mamy wymiary konstrukcji, ja mam w metrach, dokładność do 4 miejsc po przecinku. Miejsca po przecinku są dość istotne na przykład przy projektowaniu bądź sprawdzaniu przemieszczeń. Jeżeli na przykład mamy jedno miejsce po przecinku, a przemieszczenie jest nie tylko elementem dziesiętnym, ale tysiącznym na przykład, i jeżeli tą dokładność mamy zbyt małą, to program zaokrąga i pokazuje nam na przykład, że przemieszczenie jest równe 0, a faktycznie tak nie jest, więc warto to często sprawdzić. I drugą rzeczą, gdzie jednostki mają dużą wagę, jest to, kiedy na przykład korzystamy z podkładów z AutoCAD-a DWG, no i oczywiście standardowo według obecnych standardów projektowania w biurach, pracujemy w milimetrach, przenosząc konstrukcję do robota, projektujemy w metrach, czyli konstrukcja jest transponowana na metry, no i na przykład z belki, która miała 1000 mm, mamy 1000 metrów. Jest to chyba pewna różnica, więc też uczulam na ustawianie wymiarów i pamiętaniu o tych wymiarach. Następnie mamy informacje o materiałach. Nasz kurs będzie opierał się na projektowaniu zgodnie z eurokodami, ponieważ po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku mamy tą standaryzację, że projektowanie musimy prowadzić na bazie norm eurokod dostosowanych poprzez polskie załączniki też do naszych potrzeb, standardów, więc wybieramy materiał jako eurokod. Oczywiście program może na przykład podpowiedzieć nam taki materiał jak alum, czyli materiał, który nic nam nie mówi, ta nazwa, czy na przykład steel. Jak w takim razie dowiedzieć się, co pod tą nazwą się kryje? Klikamy modyfikacja, rozwijamy listę steel i sprawdzamy, jakie parametry pod tą nazwą nam się kryją. Oczywiście te parametry możemy edytować, zmieniać, dodawać nowy materiał. Jest to pełna dowolność, czyli na przykład jakiegoś materiału, bądź mamy precyzyjnie podane parametry materiałowe, które tutaj są niezdefiniowane, możemy taki materiał stworzyć. Jest to pełna dowolność. Ja wrócę do stali S355. Oczywiście, jeżeli mamy materiały zgodnie z Eurocode, to oczywiście musimy mieć też normy eurokodowe. Normy projektowe PNN dla stali, dla drewna mamy oczywiście tylko na tą chwilę dostępną normę polską. Norma matka żelbetowa również ustawiona i norma geotechniczna od niedawna dostępna również w wersji Eurocode. I oczywiście normy Eurocode dla obciążeń. Jeżeli będziecie Państwo pierwszy raz uruchamiać robota, automatycznie oczywiście będą wpisane normy polskie, więc będziecie musieli to przeklikać. Ja wielokrotnie korzystałam z programu, więc mam te parametry już ustawione. Natomiast warto, żeby jeszcze raz przeklikać, przejrzeć, czy mamy ustawione te same normy, aby później nie mieć problemów z wynikami obliczeń. Jeżeli klikniecie Państwo OK, to te parametry będą zapisane tylko do tego jednego projektu i dopóki nie zamkniecie programu, to będą one ustawione. Natomiast przy ponownym uruchomieniu wpiszą się parametry domyślne. Natomiast jeżeli chcecie, żeby te opcje były właśnie parametrami domyślnymi, klikamy zapisz bieżące parametry jako domyślne. Wybieramy opcję tak. Po zamknięciu będą one automatycznie wprowadzane do każdego kolejnego projektu przy każdym uruchomieniu programu. Dziękuję serdecznie. Zapraszam oczywiście do lekcji trzeciej, gdzie będziemy projektować kratownicę płaską w module projektowania kratownicy. Na tą chwilę dziękuję serdecznie i pozdrawiam.